Nie ma takich scenariuszy, które by pokazały moje życie. Po prostu nie ma. Jest to może niemożliwe, może możliwe, ale nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić tego. Ja sama nie jestem na tyle megalomanką, żebym pisała pod siebie scenariusz i opisywała swoje życie, bo uważam to za kabotynizm. W związku z tym powstał taki, a nie inny image na mój temat. I niech tak będzie, wie pan. Mnie to nie przeszkadza. Jest sympatycznie cały czas. Cały czas coś robię, cały czas coś kręcę, spotykam życzliwych mi ludzi, a jeżeli nawet nie, to tego nie zauważam. Nie chcę tego zauważać.